Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego punktu. To jest punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zadań priorytetowych na 2013 rok. Tutaj, drodzy Państwo, mamy środki pozostałe po 3 zadaniach. Druk gazetki dzielnicowej, 2 kolportaż gazetki dzielnicowej i 3 publikacja informacji na łamach gazety dzielnicy lokalnej. Natomiast są środki oczywiście, które jeszcze nie zostały, natomiast które rozdysponowaliśmy w tym sensie, że zaplanowaliśmy mniejsze niż wcześniej ostatecznie po przetargu na druk gazetki, stąd też zwolniła się część z nich. I dlatego zaproponowaliśmy przeznaczenie tych środków na 2 zadania. Jedno zadanie to jest Czyżyńska Akademia Samorządności, dofinansowanie w wysokości 2000 zł. I 1850 zł na spotkania z mieszkańcami. Jeżeli chodzi o akademię, to w 5 byliśmy w Warszawie z młodzieżą w ramach projektu Czyżyńskiej Akademii Samorządności, zwiedziliśmy Sejm, byliśmy w Centrum Nauki Kopernik, również odwiedziliśmy Stadion Narodowy. Na jesieni tego roku planujemy uruchomić 2. edycję Czyżyńskiej Akademii Samorządności. Natomiast w ramach spotkań z mieszkańcami realizujemy wiele projektów adresowanych bezpośrednio do mieszkańców, tak jak Wigilia, tak jak chociażby impreza mikrojkowa dla dzieci biednych. No są to zawsze środki, które służą właśnie na sfinansowanie takich projektów, różnego rodzaju spotkań bezpośrednio adresowanych do naszych mieszkańców. Drodzy Państwo, czy komisje opiniowały ten projekt uchwały? Komisja Edukacji, tak. Jak opinią? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś komisje opiniowały? Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. W związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał od głosu? A, właśnie, z rozpędu pytam. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.